Kto lub co odpowiada za zdarzenia, jakie przytrafiają się w życiu człowieka? On sam, życiem doczesnym oraz karmą duszy lub rodu. Zarówno dobre, jak i złe zdarzenia, które wynikają z doczesnego życia człowieka, mają w większości charakter od lekkiego do średniego. Natomiast źródłem zdarzeń, które mają najbardziej spektakularny charakter, są przeważnie wcześniejsze wcielenia duszy lub historia rodu. W przypadku większości zdarzeń, jakie mają miejsce w życiu człowieka, odpowiada on życiem doczesnym, to jest swoimi myślami, mową, działaniem lub zaniechaniem. Fundamentem życia doczesnego są myśli. Jeśli coś zostało powiedziane lub zrobione, to znaczy, że wcześniej było już w głowie. Jedno z podstawowych praw kosmoenergetyki mówi: co pomyślał, tak się stało. Myśl powielona wiele razy w głowie zostaje w końcu zwerbalizowana w formie komunikatu. Z kolei wielokrotnie powtarzany komunikat przeradza się w działanie, również zaniechania, a więc niepodejmowanie jakichkolwiek działań mają swoje konsekwencje. Trzeba pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami. Nawet jeśli przebywamy sami w sensie materialnym, jesteśmy obserwowani przez istoty świata niematerialnego. To znaczy, że to, co myślimy i robimy w danym momencie, nawet jeśli nie jest widoczne dla innych ludzi, jest widoczne dla istot ponad światem materialnym. A więc również z tego, co myślimy i robimy, będąc w ukryciu, będziemy rozliczani. Jeśli nie my, to nasze pokolenia oraz dusza w kolejnych wcieleniach. I jeśli zdarzenia są wynikiem życia doczesnego, to nie ma co się oglądać na innych i szukać winnych wokół. Winni zdarzenia jesteśmy my sami. Nie warto uciekać w racjonalizację. Stanem wyjściowym jest dobre życie sukcesu na polu materialnym, zawodowym i osobistym. Jeśli coś przeszkadza nam się dorobić, założyć rodzinę, rozwijać zawodowo oraz pojawiają się problemy zdrowotne, to znaczy, że potrzebna jest chwila refleksji nad tym, dlaczego sprawy nie idą jak należy i zmiana w postępowaniu. W przypadku obciążeń karmicznych sama modyfikacja zachowania nie jest wystarczająca. Jednym z rozwiązań jest droga z kosmoenergetyką. Rodzaje zdarzeń. Najprostszą klasyfikacją zdarzeń jest podział na zdarzenia dobre i złe. Nie jest to wcale takie oczywiste. Człowiek jest zaprogramowany na odnotowywanie zdarzeń negatywnych. Zdarzenia dobre są zazwyczaj niedoceniane, czy wręcz w ogóle niezauważane. Myśli koncentrują się wyłącznie na wydarzeniach o negatywnym znaczeniu. Trudno się dziwić. W taki sposób kreowany jest wizerunek tego świata przez media. Prasa, telewizja czy internet przepełnione są komunikatami o charakterze negatywnym. Na spotkaniach towarzyskich, rodzinnych najwięcej dyskusji toczy się wokół chorób, plotek i skandali. Nie jesteśmy nauczeni mówić dobrze o sobie i o innych. Niektóre osoby wręcz potrafią czerpać radość z faktu, że komuś coś się nie udało. Powoduje to złudne wrażenie, że życie składa się z trosk i nieszczęść, a przecież obok tych wydarzeń dzieją się również rzeczy dobre. Na potrzeby niniejszego filmu dokonany został podział zdarzeń w zależności od siły ich oddziaływania na nasze życie. Wyróżniono zatem zdarzenia drobne, średnie i duże. Jest to podział subiektywny i ma on charakter indywidualny. To oznacza, że dla jednej osoby zdarzenie zdefiniowane tutaj jako drobne może mieć charakter znaczący. Dla innej wydarzenie, które zaklasyfikowaliśmy jako średnie, nie będzie miało w ogóle znaczenia. Zdarzenia drobne. Drobne zdarzenia to takie, które nie kosztują wiele – czasu, pieniędzy czy zaangażowania. Może to być nieprzyjemna rozmowa, drobna sprzeczka. Może być to spadek formy, niewielkie przeziębienie czy pogorszenie samopoczucia. Mogą wystąpić trudności w załatwieniu spraw urzędowych, zawodowych lub innych. Takim przykładem będzie też awaria w samochodzie lub usterki w sprzętach gospodarstwa domowego. Z punktu widzenia kosmoenergetyki wystąpienie takich zdarzeń jest odbierane w sposób pozytywny. Dlaczego? Bo one nie kosztują dużo i w zasadzie nie stanowią uszczerbku na tym, co najcenniejsze, czyli na zdrowiu. Są ostrzeżeniem dla operatora i skłaniają do refleksji nad postępowaniem. Jeśli takie zdarzenie zostanie przez operatora zignorowane i w konsekwencji nadal będzie on popełniał dotychczasowe błędy, to kolejne zdarzenie na pewno będzie mocniejsze. W przypadku osoby, która nie pracuje energiami kosmicznymi, ta zasada działa dość podobnie. Różnica polega jednak na tym, że osoby normalne nie dysponują wiedzą ani uważnością operatora kosmoenergetyki, aby w sposób właściwy odczytać znaczenie tych zdarzeń i odpowiednio na nie zareagować. Dobre zdarzenia na niewielką skalę to po prostu drobne przyjemności, które często mają miejsce, ale z reguły są przez nas niezauważone. Tego typu zdarzenia działają na naszą korzyść, dostarczając nam dodatkowej porcji energii w formie emocjonalnej, a więc uśmiechu, radości, serdeczności, które pojawiły się w związku z nieoczekiwanym, miłym spotkaniem, radosną nowiną, komplementem. W formie materialnej, a zatem drobnych kwot pieniędzy, które udaje się zaoszczędzić na skutek nieoczekiwanych promocji, bonusów. W
w formie czasu, który pojawia się w wyniku np. skutecznego ominięcia korków, tzw. zielonej fali na skrzyżowaniach w mieście, czyjejś pomocy w załatwieniu sprawy. Zdarzenia średnie. Zdarzenia, które zostały zakwalifikowane jako średnie, są już bardziej dotkliwe. Oznacza to, że dają lub wybierają nam więcej energii. W przypadku zdarzeń negatywnych występują one najczęściej wtedy, gdy zignorowane zostały wcześniejsze sygnały. Skoro drobne zdarzenia w sposób niewystarczający skupiły naszą uwagę i nie skłoniły do refleksji, potrzebne jest zdarzenie o znacznie silniejszej skali. Pod względem materialnym mogą być to zdarzenia, jakie można by przyrównać do kradzieży samochodu, zalanego mieszkania czy całkowicie zniszczonego sprzętu AGD o znacznej wartości. W przypadku zdrowia będą to zwichnięcia, dłuższe choroby, depresja. Może to być również uczestnictwo w nieprzyjemnych zdarzeniach, takich jak bójka czy wypadek samochodowy. Oczywiście wiele zależy od tego, w jaki sposób te sytuacje się rozwiązują. Jeśli skradziony samochód był ubezpieczony i udało się odzyskać kwotę bliską jego wartości, można uznać to za relatywnie pomyślne rozwiązanie problemu. Jednak gdy samochód ten stanowił główne źródło utrzymania i jego kradzież poważnie ogranicza aktywność zawodową, to wyraźnie los każe się zatrzymać i zastanowić nad sytuacją. To samo dotyczy komplikacji zdrowotnych. Czy pozwalają nam normalnie funkcjonować, powodując tylko delikatny dyskomfort, czy wyłączają nas z aktywności zawodowej na kilkanaście dni czy tygodni? To oznacza, że klasyfikacja tego typu zdarzeń jest bardzo indywidualna. Aby zatrzymać w miejscu osoby o słabej kondycji, wystarczy niewysoka gorączka i katar. Natomiast, żeby zatrzymać w miejscu osoby o dużej sile fizycznej i wytrzymałości, to może zaistnieć znacznie poważniejsza sytuacja jak złamanie czy konieczność wykonania mniejszego zabiegu chirurgicznego. Dobre zdarzenia, które zostały tutaj zakwalifikowane jako średnie, stanowią już dość wyraźny sygnał, że decyzje, jakie podejmujemy w życiu, są właściwe. Inaczej mówiąc, weszliśmy na drogę serca. Idziemy zgodnie z przeznaczeniem i energia wokół nas zaczyna płynąć jak powinna. W rezultacie w naszym życiu możemy wskazać coraz więcej tzw. zbiegów okoliczności i szczęśliwych przypadków. To może być obecność właściwych osób we właściwym miejscu, osób darzących nas sympatią, wsparciem w sytuacjach, gdy jest to najbardziej potrzebne. To może być sąsiad, który pojawia się niespodziewanie i pomaga zaparkować samochód, lub urzędnik, który życzliwie pomaga w załatwieniu sprawy. To sukcesy w życiu zawodowym, zmiana pracy na lepszą, awans zawodowy czy możliwość dodatkowego zarobku. To również wyjście z problemów zdrowotnych czy życiowych, np. rozwiązanie trudnego problemu rodzinnego czy ważnych spraw urzędowych. Takich zdarzeń życzymy sobie jak najwięcej. Wymagają one jednak naszego zaangażowania, wysyłania dobrej energii, miłości, wsparcia, życzliwości, życia zgodnie z zasadami dekalogu, powstrzymywaniem się od negatywnych myśli, od krytyki i od kłamstwa, od wszczynania kłótni i awantur. Zdarzenia duże. Zdarzenia negatywne o największej sile zdarzają się często na skutek obciążeń karmicznych, ale również wtedy, gdy zupełnie brak refleksji nad życiem. Niestety w większości przypadków drobne negatywne zdarzenia nie powodują w ludziach skłonności do przemyśleń. Dopiero gdy staną na granicy śmierci, zaczynają myśleć i żyć inaczej niż dotychczas. Taki zwrot w życiu mogą spowodować tylko najsilniejsze wydarzenia, które spowodują w człowieku strach i lęk o przyszłość. Na przykład utrata całego dorobku materialnego, na przykład w wyniku powodzi lub pożaru, poważne złamania z komplikacjami, wypadki powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet niepełnosprawność. To mogą być choroby nowotworowe, które potrafią radykalnie zmienić myślenie i zupełnie na nowo ustawić hierarchię wartości. To również stanie w obliczu śmierci najbliższych czy bycie świadkiem śmiertelnego wypadku. Powszechnie znane są przypadki, gdy cudem ktoś unika śmierci. Również medycyna konwencjonalna podaje przykłady tzw. cudownych ozdrowień. Co to tak naprawdę jest? To właśnie siła myśli człowieka, dostrzeżenie tego, co jest w życiu najważniejsze, to siła modlitwy i potężna wola życia. Siła pozytywnych zdarzeń o tej skali jest nieprawdopodobna. Potrafi napędzać z całej mocy do działania i sprawić, że niemożliwe staje się możliwe. Niestety rzadko. Dlaczego? Dlatego, że człowiek tego nie dostrzega, dlatego, że bardzo szybko przyzwyczaja się do dobrego i wręcz uważa, że mu się to po prostu należy. Niektórzy, gdy tylko przytrafi im się w życiu coś tak wspaniałego jak miłość, przyjaźń, zaczynają doszukiwać się niedoskonałości i tłumią tym swoje szczęście. Nie widzą tego, co ważne. Nie potrafią lub nawet nie chcą być szczęśliwi. Gdy tylko życie zaczyna układać się pomyślnie, pojawiają się lęki i projektowanie negatywnych zdarzeń. Ludzie z łatwością potrafią dzielić się z bliskimi nieszczęściem i użalać się nad swoim losem. Nie potrafią mówić o miłości, dzielić się swoim szczęściem i sukcesami.
Ludzie czasem boją się mówić o sukcesach, obawiają się, że mogą coś zapeszyć, przerwać dobrą passę. Dlaczego tak się dzieje? Bo brakuje wiedzy. Tu nie ma przypadków. Za to, co nam się w życiu przytrafia, odpowiadamy my sami, swoim myśleniem, działaniem. Więc jeśli odnosimy sukcesy w życiu zawodowym, osobistym i dopisuje nam zdrowie, to jest to właśnie rezultat tego, jak żyjemy. Wiedząc, jak żyć, możemy z pewnością siebie iść przez życie, nie lękać się przyszłości. Nic nie jest nas w stanie zatrzymać. Taką wiedzę daje m.in. kosmoenergetyka. Wygrana na loterii. W przypadku osób zajmujących się rozwojem duchowym, w tym terapeutów kosmoenergetyki, wygrane na loterii zdarzają się rzadko, właściwie nigdy. Źródło pochodzenia pieniądza powinno być znane. Powinna być zachowana równowaga w wymianie energetycznej. Na planie materialnym tą energią jest pieniądz. Ekwiwalentem powinno być inne źródło energii – praca, miłość, zaangażowanie. Badania wskazują jasno, zdecydowana większość szczęśliwców w ciągu zaledwie kilku lat po wygranej na loterii znajduje się w gorszej sytuacji życiowej niż przed wygraną. Dzieje się tak na skutek zaburzenia równowagi oraz braku wiedzy, czym jest pieniądz i jakie są zasady jego obiegu. Nieoczekiwany spadek. Dziedziczyć po bliskich możemy zarówno dobra materialne, jak i długi. Zdarzenie to można zatem rozpatrywać dwojako. W przypadku nieoczekiwanego odziedziczenia znacznej sumy pieniędzy lub dóbr materialnych o dużej wartości, można powiedzieć, że otrzymano prezent od losu. Podobnie jednak jak z wygraną na loterii. Zdarzenie to może stanowić szansę lub zagrożenie. Wszystko zależy od tego, jak zachowamy się w tej sytuacji i jaki zrobimy użytek z odziedziczonego majątku. Zwykle jednak dzieje się tak, że na drodze do dziedziczenia majątku o znacznej wartości stoją różne przeszkody, nie tylko natury prawnej. Być może jest to sygnał, że te pieniądze nam się po prostu nie należą. Nie jesteśmy gotowi na otrzymanie tak wysokiej kwoty pieniędzy i wyrządziłyby one w naszym życiu więcej złego niż dobrego. Seria drobnych zdarzeń. Na portalu internetowym młoda osoba opisuje pewien ciąg zdarzeń, jaki spotkał ją jednego dnia. Dziewczyna zaplanowała podróż pociągiem, jednak zanim dociera na miejsce, spotyka ją seria drobnych zdarzeń komunikacyjnych. Przez część podróży towarzyszy jej koleżanka. Na stację mają dojechać autobusem. Jednak okazało się, że pojechały w złym kierunku. Autobus jadący w przeciwnym kierunku zdążył odjechać 2 minuty wcześniej. Dziewczyny wypożyczają rowery. Po chwili koleżanka mówi, że jej rower jest zepsuty. Próbowały zamówić taksówkę, jednak część miasta była wyłączona z ruchu z powodu maratonu i korki uniemożliwiłyby dojazd taksówki na czas. Ostatecznie dziewczyna sama dojeżdża do dworca i biegnie wprost do pociągu. Po chwili okazuje się, że dziewczyna wsiadła do niewłaściwego pociągu. Na miejsce dociera z 6-godzinnym opóźnieniem. Kluczem do opanowania takiej sytuacji jest zachowanie spokoju. Nic takiego się tak naprawdę nie dzieje. Mamy tu do czynienia z młodą osobą, która w swoim życiu doczesnym nie zdążyła jeszcze zapracować na poważniejsze ciosy losu. Taka seria zdarzeń miała prawdopodobnie na celu wstrzymanie dziewczyny przed zbyt szybkim dotarciem na miejsce i uchronienie jej przed wydarzeniami, które mogły być dla niej dużo gorsze w skutkach. Taka podróż kosztowała ją jedynie trochę nerwów. Przeżycie tego zdarzenia pozwoliło odrobić drobne obciążenia z życia doczesnego. To zdarzenie z punktu widzenia rozwoju duchowego było dla niej jak najbardziej korzystne. Problemy zdrowotne. Czasem człowiek staje w obliczu zdarzeń, które dosłownie i w przenośni zwalają go z nóg. Jako operatorzy często mówimy, że oszczerbki na poziomie materialnym nie kosztują dużo. Co to znaczy? Że jeśli los doświadcza nas usterkami na rzeczach materialnych, to znaczy, że wciąż mamy do czynienia tak naprawdę z drobiazgami. Przedmioty materialne są tylko przedmiotami. Ich naprawa kosztuje nas co najwyżej trochę czasu i pieniędzy, ale zwykle pozwala dalej normalnie funkcjonować. Co innego, jeśli zdarzenia dotykają bezpośrednio zdrowia. Inaczej interpretujemy znaczenie drobnych przeziębień czy innych mniejszych dysfunkcji, a inaczej, gdy mają miejsce schorzenia, które odbierają możliwość sprawnego poruszania się i prowadzenia normalnego życia przez pewien okres czasu. Trudno tutaj w sposób uniwersalny wyjaśnić takie zjawiska, bo mają one charakter mocno indywidualny. Spróbujmy jednak zastanowić się chwilę, co dla człowieka, na przykład aktywnego sportowca, oznacza długotrwała kontuzja. Po pierwsze, trzeba tutaj powiedzieć, że w przypadku zawodowych sportowców mamy do czynienia z osobami o bardzo dużej wytrzymałości fizycznej, ale i psychicznej. Oznacza to, że delikatne szturchnięcia od losu mogłyby nie być przez nie w ogóle zauważone. Aby taką osobę skłonić do refleksji nad sobą, potrzebna potężniejszego ciosu. Takiego, który sprowadzi człowieka do parteru. Takie zdarzenie mówi: zatrzymaj się, czy podążasz we właściwym kierunku, rozejrzyj się wokół siebie. To szansa na odmianę losu.
Takie zdarzenia trafiają również normalne osoby, ale o silnym charakterze, uparte, zdeterminowane podążać wcześniej wytyczoną ścieżką. Takie, które nie słuchają. A kiedy takie zdarzenia powtarzają się? Gdy człowiek niefartownie ponownie zostaje zraniony w to samo miejsce lub gdy schorzenia zaczynają nakładać się na siebie wokół jednego organu? Niestety, jeśli nie ma refleksji i popełnione są wciąż te same błędy w myśleniu i działaniu, to niestety takie zdarzenia będą się powtarzać i mogą mieć coraz bardziej dotkliwy charakter. Wypadek samochodowy. 20-letnia dziewczyna jedzie samochodem marki Volvo i na skutek utraty panowania nad kierownicą samochód przebija barierki energochłonne, przelatuje nad rzeką i na drugim jej brzegu uderza w drzewo. Dziewczynie jednak udaje się przeżyć. Co odpowiada za to zdarzenie? Oczywiście z normalnego punktu widzenia przyczyną jest nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków panujących na drodze. Z punktu widzenia energii subtelnych pozwolono, aby takie zdarzenie miało miejsce. Z jakiego powodu? W przypadku tego zdarzenia przyczyn należy szukać przede wszystkim w obciążeniach karmicznych. Dziewczyna jest jeszcze młoda. Na swój los samodzielnie pracuje zaledwie od kilku lat. Nie zdążyła więc zapracować doczesnym życiem na takie zdarzenie. Udaje jej się przeżyć. Można powiedzieć, że cudem. Ta dusza ma coś jeszcze do zrobienia na planie materialnym. Klasa samochodu wskazuje na dobry status społeczny. Zdarzenie jednak miało miejsce i trudno z tym faktem dyskutować. A zatem czy pieniądze, jakie zgromadził Ruth we właściwy sposób zostały zgromadzone i są właściwie wykorzystywane? Czy przywiązanie do świata materialnego nie jest zbyt silne? Dla kogo było to zdarzenie? Nie tylko dla dziewczyny, ale przede wszystkim jej bliskich. Potrzebny był tak potężny cios, aby zwrócić ich uwagę na wartości, które mają charakter niematerialny. Jeśli przyszła refleksja i zrozumienie, ich życie od tego momentu prawdopodobnie zacznie układać się zupełnie inaczej. Taksówkarz. Kierowca taksówki został napadnięty przez dwóch mężczyzn. Po dokonaniu rabunku kierowca został wywieziony do lasu. Mężczyźni chcieli go przywiązać do drzewa, jednak okazało się, że w dziupli mieszkały szerszenie. Atak szerszeni przepłoszył bandytów, a mężczyźnie pozwolił uciec i wezwać pomoc. Kilka dni po napadzie młodociani przestępcy zostali złapani i trafili do aresztu. Taksówkarz trafił do szpitala na skutek urządzeń. Zdarzenie to mogło zakończyć się tragicznie w skutkach. Można powiedzieć, że przytrafiło się tutaj tak zwane szczęście w nieszczęściu. W rzeczywistości to ingerencja duchów przyrody sprawiła, że los tych ludzi potoczył się inaczej. Nieszczęśliwy wypadek. Starszy mężczyzna ginie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Naprawia pomost elektryczną wiertarką, wpada do wody i zostaje porażony prądem. Wpada, a może coś go wypchnęło. Z jakiegoś powodu góra wyraziła zgodę na to, by takie zdarzenie miało miejsce. Ten mężczyzna zapewne nie po raz pierwszy dokonywał tego typu naprawy, nie zachowując szczególnej ostrożności, ale akurat tym razem kończy się to tragicznie. Mężczyzna miał 68 lat. Żył już dość długo, mógł przeżyć znacznie więcej. To zdarzenie zakończyło byt duszy na planie materialnym, bowiem w tym życiu i w tym ciele nie może się ona już dalej doskonalić. Śmierć policjanta. Policjant zostaje śmiertelnie ugodzony nożem przez 18-latka. Jak do tego doszło? Policjant był na urlopie, przypadkowo przejeżdżał tramwajem i zwrócił uwagę dwóm młodym chłopakom, którzy dewastowali przystanek. Zachowanie policjanta ocenia się wprawdzie jako bohaterskie, ale faktem jest, że ginie człowiek. Co tak naprawdę się stało? Dwóch młodych ludzi było pod wpływem energii zewnętrznych, istot nekrotycznych, a może nawet demona. Znaleźli się w chmurze negatywnej energii, która spowodowała w nich agresję i ukierunkowała na zniszczenie. Jest to potężna siła, zbyt silna, by normalny człowiek był w stanie się przeciwstawić złu. Energia piopola policjanta była nieporównywalnie niższa od negatywnej energii egregora, któremu próbował się przeciwstawić. Policjant nie miał świadomości, co tak naprawdę się dzieje i z jakim zjawiskiem ma do czynienia. Nie wiedział jednak, jak się chronić. To musiało się stać. Nie jest to odosobniony przypadek. Wielokrotnie w bójkach i rozbojach giną przypadkowe osoby, najczęściej takie, które nie chciały być obojętne na zło, którego są świadkami. Czy mogły zareagować inaczej? Tak. Mogły wykonać telefon na 112 i wezwać pomoc. Zadbać o siebie, o swoje bezpieczeństwo. Schować się gdzieś i zaczekać na odpowiednie służby. To wszystko, co w takiej sytuacji należy zrobić, aby nie dopuścić do najgorszego. Wszyscy wokół zobaczą, że zareagowano na zło. To wystarczy. Nie jesteśmy w stanie odmienić losu innych, ponosić odpowiedzialności za ich czyny. Możemy natomiast dołożyć wszelkich starań, aby przeciwstawić się złu w sposób bezpieczny, bezpieczny dla nas. Przykazanie miłości mówi, będziesz miłować bliźniego swego jak siebie samego, a więc to ty jesteś na pierwszym planie. Choroby nieuleczalne. Istnieje pewna grupa chorób, które definiowane są jako choroby nieuleczalne.
Równocześnie, nawet w tych przypadkach, medycyna konwencjonalna odnotowuje tak zwane cudowne ozdrowienia. Nowotwory, rak jelita grubego, trzustki, płuc, skóry, szyjki macicy, prostaty. Są to nowotwory szczególnie złośliwe. Jeśli zostają zdiagnozowane zbyt późno, szanse na wyleczenie pacjenta są właściwie zerowe. W ciągu kilku miesięcy człowiek umiera. Szanse na przeżycie są większe, jeśli choroba zostanie wykryta wcześniej. W przypadku niektórych nowotworów lub innych chorób, takich jak np. cukrzyca, wczesne wykrycie jest trudne, bo rzadko pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Lub jeśli występują, człowiek je lekceważy. Choroby te najczęściej ujawniają się w momencie, gdy już nic nie można zrobić. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta sama historia chorobowa dla jednych kończy się cudownym uzdrowieniem, a dla innych śmiercią? Przyczyn może być kilka i są one bardzo indywidualne. Można jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Inaczej należy rozpatrywać przyczyny nieuleczalnych chorób wśród młodych ludzi, a inaczej u osób starszych. W przypadku młodych osób niejednokrotnie o zdarzeniu decydują obciążenia karmiczne. W przypadku osób starszych życie doczesne. Niestety w wielu przypadkach zachorowań na raka złośliwego w dojrzałym wieku można mówić, że człowiek zapracował na niego przez całe życie. Potężna złość, pielęgnowana w sobie przez długie lata, zarówno wobec ludzi, jak i otaczającego świata, ciągła krytyka, niezadowolenie, brak tolerancji i szacunku do innych. Życie bez miłości, życie wbrew przykazaniom dekalogu, nadużywanie alkoholu, przemoc psychiczna. To nie może skończyć się dobrze. Człowiek, który w ten sposób żyje, całe swoje życie buduje na własnym ciele ogniska skumulowanej negatywnej energii, które z biegiem czasu się materializują. Następuje destrukcja organizmu. Od rodzaju myśli, ukierunkowania ich na określony obszar życia doczesnego zależy rodzaj i miejsce powstawania choroby. Człowiek, dowiadując się o chorobie nieuleczalnej, reaguje w bardzo różny sposób. Niektórzy starają się wykorzystać dany im czas i do ostatniej chwili naprawić popełnione błędy, pogodzić pokłóconych bliskich, przeprosić tych, których sami zranili oraz wybaczyć. Zwracają się w kierunku Boga modlitwą, której za życia nie odmawiali. Z punktu widzenia świata energii subtelnych, to najlepsze, co człowiek może w tym momencie zrobić dla doskonalenia własnej duszy i zapewnienia jej lepszej drogi w kolejnym wcieleniu. Może nastąpić odwrócenie losu nie tylko dla chorego, ale również jego bliskich. Jeśli następuje potężny zwrot w sposobie myślenia, odmiana postępowania, może się zdarzyć, że człowiek cudem dostaje drugą szansę od losu. Choroby genetyczne. Z uwagi na trudną sytuację materialną, pewna kobieta decyduje się jeszcze w czasie ciąży na oddanie dziecka do adopcji. Ciąża u tej kobiety przebiega normalnie. Lekarze nie wykryli niczego niepokojącego. Żadnej choroby genetycznej. Okazuje się jednak, że dziecko rodzi się z deformacją twarzy. Na widok urodzonego dziecka matka adopcyjna ucieka. Natomiast matka biologiczna nie podejmowała już prób oddania dziecka do adopcji i z pełną świadomością postanowiła je zatrzymać. To zdarzenie ma silny związek z obciążeniami karmicznymi, zarówno jednej, jak i drugiej kobiety. W przypadku matki biologicznej mamy do czynienia ze zdarzeniem, które w sposób znaczący odmieniło los kobiety i prawdopodobnie dalsze losy jej rodu. Urodzenie dziecka z pewnymi dysfunkcjami wynika najczęściej z obciążeń karmicznych. Opieka nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wyróżniającym się samym wyglądem wymaga innej opieki niż ma to miejsce w przypadku dzieci zdrowych. Takie zdarzenie najczęściej kotwiczy przynajmniej jedno z rodziców, uniemożliwiając w pełni rozwój zawodowy i osobisty. Rodzic poświęca całą swoją uwagę dziecku, odpracowując w ten sposób karmę rodu. W tym przypadku sytuacja wygląda dość podobnie. Matka biologiczna przeniosła koncentrację z siebie na dziecko, dokładając wszelkich starań, by zapewnić mu normalne dzieciństwo i rozwój. Zdarzenie wymusiło na kobiecie rozpoczęcie pracy zawodowej. Okazało się zatem, że przyczyny materialne, które warunkowały wcześniejsze podjęcie decyzji o adopcji, były nie całkiem uzasadnione. Ucieczka matki adopcyjnej niejako uratowała matkę biologiczną i jej ród przed spowodowaniem kolejnych obciążeń karmicznych. W przypadku matki adopcyjnej można również mówić o silnych obciążeniach karmicznych. Kobieta decyduje się na adopcję, prawdopodobnie nie może mieć własnych dzieci. Jej rolą w tym zdarzeniu było pojawić się na chwilę w życiu drugiej kobiety, być może uchronić ją poprzez pierwotną chęć zaadaptowania dziecka przed usunięciem ciąży. W rezultacie jednak los odmawia jej szansę na zostanie matką adopcyjną. Dla tej kobiety było na to jeszcze za wcześnie. Musi jeszcze zrozumieć, nauczyć się czegoś. To zdarzenie było dla niej kolejną próbą, szansą na odmianę własnego losu lub zagrożeniem. Katastrofy lotnicze. Wiele osób ma wrażenie, że katastrofa lotnicza, gdzie w wypadku ginie tak dużo osób, jest przypadkowa i niesprawiedliwa. Nic z tych rzeczy, nie ma przypadków.
Po prostu w jednym miejscu zgromadzili się ludzie, których dusze mają już teraz zakończyć przebywanie na planie materialnym. Te dusze, zgodnie z zasadami, już się nic więcej tutaj nie nauczą, dlatego nadszedł czas na ich odejście. Okoliczności sprawiły, że w jednym miejscu zgromadziło się 200-300 takich dusz. Zdarza się to rzadko, ale się zdarza. Ta grupa ludzi ma wiele cech wspólnych. Często mają podobny pogląd rzeczywistości, nie chcą zrozumieć. Ich dusza doszła do kresu na ścieżce oświecenia i dalszy pobyt tutaj będzie marnowaniem jej czasu. Zjawiska pogodowe. W przypadku zjawisk pogodowych, takich jak burze, tornada, powodzie i osunięcia ziemi, kumuluje się kilka czynników. Określony teren, przepływ energetyczny oraz ludzie, jacy żyją lub przebywają na danym obszarze. Decyduje o tym ich karma. Ludzie zostają przyciągnięci na dany obszar, bowiem mają coś przerobić, czegoś doznać, coś zrozumieć. Mają doświadczyć bólu straty domu czy nawet najbliższych. Jest to nieuniknione. To działa na podobnej zasadzie jak wypadki lotnicze, tylko że nie zawsze z najpoważniejszymi konsekwencjami. W tym przypadku systemem, jaki naciąga zdarzenie, jest przyroda nas otaczająca, a człowiek ze swoją karmą w tym uczestniczy lub nie. W niektórych sytuacjach obserwujemy nadzwyczajne zdarzenia przyrodnicze w miejscach do tej pory nienotujących huraganów, powodzi czy trzęsień ziemi, a to oznacza, że musiały zaistnieć nowe warunki, które spowodowały konieczność zajścia takich zjawisk. Ponieważ są to prawie zawsze zjawiska gwałtowne, tak więc ich konsekwencje też mocno ingerują w materialny plan. Ścieżka rozwoju duchowego. Dróg rozwoju duchowego jest wiele. Generalnie trzeba powiedzieć, że dla każdego coś miłego. Natomiast pamiętajmy, że wiele z nich prowadzi na manowce. Jest to związane z mylnym wyobrażeniem rozwoju duchowego jako takiego. Klasyczne oczekiwania w zakresie rozwoju duchowego to łączność z wyższym ja lub osiągnięcie spokoju wewnętrznego. Wówczas zawsze pytamy, a czym to się przejawia tutaj na materialnym planie? Ile dobrego pojawia się na skutek Twojego rozwoju duchowego? No właśnie, trudno tak od razu odpowiedzieć na takie podstępne pytania. Bowiem tak naprawdę osoby, które deklarują te poglądy, nie wiedzą czego oczekiwać, spodziewają się jakichś ponadnaturalnych efektów, którym będzie można zadziwić świat. A tutaj nic takiego nie przychodzi. Co więcej, w kolejnych miesiącach trzeba również płacić komorne i rachunki. My rozwój duchowy rozumiemy w inny sposób. Nie ma duchowości bez pewnego stąpania po materialnym planie. Czyli to tutaj musimy dobrze sobie radzić, żyć w stabilności finansowej, być szczęśliwi i radośni. Nie ma mowy o rozwoju duchowym, kiedy człowiek nie emanuje szczęściem, samospełnieniem w życiu osobistym i zawodowym. Przeplatanka zdarzeń. W życiu każdego człowieka zdarzenia pozytywne przeplatają się z tymi mniej przyjemnymi. Jest to normalna sytuacja, stanowiąca plątaninę wskazówek odpracowania karmy, będąca efektem naszych dobrych i złych decyzji, teraz i w przeszłości. Czasami, gdy zmagamy się ze szczególnie uciążliwym losem, zastanawiamy się, dlaczego na to zasłużyliśmy. Nie rozumiemy przyczyn złego losu, brakuje nam wiedzy, ale zapewniam, ten los jest najkorzystniejszy dla naszej duszy, a to jej nauka i uszlachetnianie jest celem pobytu nas, naszego ciała na tym materialnym planie. Jak mało ludzi w ten sposób odbiera życie. Brakuje refleksji, po co to wszystko się dzieje, po co żyję. Jeśli już zadajemy sobie takie pytania, to trzymamy się materialnych powodów. Niestety wiedza, jaki jest cel pobytu duszy na ziemi, jest odbierana w momencie, gdy dusza schodzi do materialnego ciała. To dobrym i godnym życiem trzeba wypracować wiedzę, po co żyjemy, czego mamy się tutaj nauczyć. Jak się doskonalić? Już wiemy, że zdarzenia w tym świecie zachodzą według określonego planu. Każde zdarzenie ma swoją symbolikę i ma nas czegoś nauczyć, pomóc zrozumieć lub wyrównać dług karmiczny. Jeśli spodziewamy się dobrego życia, przyjemnych zdarzeń, dobrych ludzi, którzy będą wokół nas, to rozwiązaniem dla nas jest wiedza, której nośnikiem jest kosmoenergetyka. Wraz z pracą terapeuty kosmoenergetyki nabywamy wiedzę, rozwijamy jasnowidzenie, stajemy się uważniejsi, po prostu wiemy jak żyć. Znajdujemy swoją drogę serca, czyli sposób życia dający nam satysfakcję, spełnienie, siłę, radość, szczęście. To właśnie daje kosmoenergetyka, powoduje, że niemożliwe staje się wykonalne, że ziszczają się nasze pragnienia, że my stajemy się lepsi. Droga do doskonałości duchowej to droga dobrego życia, stabilności finansowej, dobrego zdrowia, radości. To droga, gdzie każdy dzień stanowi święto. Na to właśnie pozwala wykorzystanie energii kosmicznych. Nadal jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy częścią szerszego planu. Czy możemy szukać przeznaczenia i uniknąć tego, co jest nam przeznaczone? Czym jest przeznaczenie? Jesteśmy ludźmi, mamy wolną wolę. Los stawia nas w obliczu różnych sytuacji. Za naszymi plecami toczy się nieustanna walka jasnej i ciemnej strony o to, przed jakimi zdarzeniami nas postawić.
Każde dobre i złe zdarzenie, jakiego doświadczamy, jest dla nas próbą lub zagrożeniem. Decyzję o tym, jak się w danej sytuacji zachować, podejmujemy na każdym kroku. Z tych decyzji jesteśmy rozliczani. Jaka jest nasza reakcja? Strach czy spokój? Czy postąpimy uczciwie? Czy złamane są prawa dekalogu? Od tego zależy nasz dalszy los. Celem naszego życia na planie materialnym jest doskonalenie rozwoju duchowego. Mamy zatem wpływ na kreowanie bieżącej rzeczywistości i kształtowanie swojej drogi życiowej. Świat zalewa nas informacjami o zdarzeniach negatywnych. Trzeba nauczyć się widzieć dobro, jakie nas otacza. Powinniśmy kolekcjonować dobre zdarzenia, koncentrować się na nich i wysyłać takie w świat. Niech to będzie uśmiech, życzliwość, wsparcie, uczciwość w codziennym postępowaniu. Podstawowe prawo wszechświata mówi: co zasiejesz, to zbierzesz. To, co nam się w życiu przytrafia, to weryfikacja tego, jak żyjemy i jakimi jesteśmy ludźmi. Potrzebna jest zatem refleksja i ciągłe doskonalenie siebie. Należy zadać sobie pytanie, czy moje myśli i działania są dobre, zgodne z zasadami wszechświata?